Jesteśmy przed studio ceramiki Terra na ulicy Potebni na Starym Podgórzu. I co tu widzimy? Jakie piękne cuda, jakie figurki, serduszka, domki, magnesiki z Krakowa, wazony, flakony, no po prostu bajka. No i co? Chcielibyśmy wziąć w tym udział, prawda? Każdy z nas może w tym studio nauczyć się robić takie rzeczy, ale my trafiliśmy na warsztaty naszych seniorów z Centrum Aktywności Seniorów Żeglarz. Zobaczmy, jak się spisują. U progu wita nas Julek, jak na razie jedyny facet w tym towarzystwie. Oprócz operatora kamery. Warsztaty dla moich senioritek ukochanych zaczynają się w każdy czwartek o godzinie 14:00. Trwają 2 godziny i robimy tutaj piękne rzeczy. Robimy ceramikę. Albo dziewczyny same sobie coś wymyślają, jakiś temat, albo ja coś narzucam. One wolą, jak im coś narzucam oczywiście, bo tak jest łatwiej. Ale czasem daję im wolną rękę i wtedy robią piękne rzeczy. Kosze piękne, piękne liście. No, Ela zrobiła przepiękną rzecz. Misia na tle. Właściwie to jak to nazwać, Elu? To jest pramiś. Pramiś, bardzo piękny. Właściwie wszystkie są bardzo zdolne osoby tutaj. Jestem w szoku absolutnym, że macie tyle ochoty, energii pozytywnej i takich wibracji, które do końca tygodnia ja jeszcze je czuję, jak wychodzicie stąd. No tutaj są nasze ostatnie prace, które zrobiliśmy. O, tu jest taki właśnie wisioreczek trochę egipski i taki jeszcze drugi w niebieskich odcieniach, który też możemy sobie powiesić. No i w tej chwili robiliśmy koszyczki. Koszyczków było dużo i wszystkie pięknie wyszły. O właśnie, proszę bardzo, ten jaki piękny. O. No i dzisiaj robimy dalej, jak właściwie co kto chce, ale to jest i biżuteria, i talerzyki, i koszyczki. Także jesteśmy tutaj bardzo, bardzo dobrze zaopiekowane przez Basię. Pracownia powstała w 1998 roku, czyli 23 lata temu. Nieprzerwanie działa cały czas. Pierwsza siedziba była przy ulicy Lwowskiej 30. Wyfrunęły stamtąd anioły, wybiegły koty w dużych ilościach. No i potem, po 18 latach, dostałam wypowiedzenie, trzeba było się wyprowadzić. Kolejnym miejscem mojego bytowania była ulica Wadowicka i budynek Elbudu. Po 4 latach sprzedano Elbud i znowu trzeba było szukać. I jakimś cudownym trafem znalazłam się na ulicy Potebni 6, cudownym miejscu i ja myślę, że ja już tu będę do śmierci, absolutnie, chcę tu być. Jestem podgórzanką z wyboru, mieszkam na Ruczaju, to jest powiedzmy może dalsze Podgórze, ale jednak Podgórze. Współpracuję ze stowarzyszeniem podgórze.pl i brałam udział we wszystkich jarmarkach, targach rzeczy wyjątkowych, które były organizowane na rynku podgórskim. Bardzo lubię tu przychodzić, jest tu przemiła atmosfera. No, koleżanki, a przede wszystkim prowadząca o to zadbało.